Szanowni Państwo, to już 16. edycja Food and Agro Conference, która w tym roku odbywa się pod hasłem Fit for Green Deal, Food for the Next Generation, gotowi na europejski Zielony Ład. I tak wchodząc na scenę, zerknąłem na logo banku BNP Paribas, Fit for Green Deal i tak powiedziałem, no tak, bank BNP Paribas nawet tutaj był gotowy na wiele lat przed. Wyznaczacie trendy, czym się tak chwalicie i już logo na wiele lat przed tym, zanim zaczęto rozmawiać o Green Deal, było już gotowe do tego, aby na ten Green Deal przynajmniej w banku być gotowym. Wyznaczacie trendy w wielu obszarach, kobiety zmieniające BNP Paribas, walka o różnorodność w sieci, którą prezes Przemek Gdański tak mocno prowadzi i za co tak mocno trzymam kciuki. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, wydarzenie, którego jesteśmy świadkiem, nabiera rozpędu z roku na rok. Mam przyjemność prowadzić tę konferencję już któryś raz z rzędu. Nazywam się Łukasz Gras i będę dzisiaj Państwa przewodnikiem podczas tej konferencji. A to wydarzenie nabiera rozpędu, dlatego że zmienia się świat i takich konferencji, takiej burzy mózgów nam potrzeba. Całość spotkania, przypomnę, dla tych, którzy oglądają nas online, jest tłumaczona zarówno na język polski, jak i angielski. W górnej części ekranu proszę wybrać sobie odpowiednią zakładkę i korzystać z tłumaczenia bądź na język polski, bądź na język angielski. Całość spotkania potrwa 3,5 godziny. Drodzy Państwo, podczas dzisiejszego wydarzenia będziemy analizować złożone uwarunkowania, ale też ogromne szanse, jakie niesie ze sobą nowy Zielony Ład, te wyzwania, wszystkie już tutaj ze speakerami, którzy za chwilę pojawią się na scenie. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że większość z nas patrzy na to wszystko i się trochę boi. A na to trzeba spojrzeć jako na szansę, jako na wyzwanie, z którym możemy naprawdę w dobrym kierunku zmienić świat. Chciałbym teraz Was zaprosić na krótki, dwuminutowy film, który głos osoby, którą za chwilę usłyszycie, przeprowadzał nas przez lata przez wiele przyrodniczych firmów. I w tym kontekście liczb, które padną za chwileczkę w tym filmie i tego, co powie Krystyna Czubówna, jest niezwykle istotne. Fit for Green Deal. Food for the next generations. Gotowi na europejski Zielony Ład. Jeden gest nie zmieni świata, ale od jednego należy zacząć. Unia Europejska aspiruje, aby do 2050 roku Europa została pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Inicjatywa stawia za cel ochronę klimatu dla nas i przyszłych pokoleń. I żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle. Mamy szansę poprawić dobrobyt oraz zdrowie obywateli i przyszłych pokoleń. Co zyskamy? Bezpieczną przyszłość z ograniczonymi skutkami zmiany klimatu, czystsze powietrze, czystszą energię, wodę i glebę, zdrowszą żywność, mniej odpadów, mniej pestycydów i nawozów. A jeśli nie podejmiemy działań? Oto, czego możemy się spodziewać jeszcze za życia naszych dzieci. Zanieczyszczenie, upały i susze. Tylko w Europie 90 tysięcy zgonów rocznie na skutek fal upałów. 40% mniej dostępnej wody w południowych regionach Unii Europejskiej. 500 000 osób rocznie narażonych na powodzie rzeczne. 2 200 000 osób rocznie dotkniętych zalewaniem obszarów przybrzeżnych. 190 miliardów euro rocznych strat w przypadku wzrostu średniej temperatury na świecie o 3 stopnie Celsjusza. Do tego na całym świecie 50 milionów osób rocznie zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku powodzi rzecznych. 16% gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, jeśli temperatura wzrośnie o 4,3 stopnia Celsjusza. Nasza żywność, nasze zdrowie, nasza planeta, nasza przyszłość. Ważne jest, aby czuć odpowiedzialność za to, by rozwijać biznes w sposób zrównoważony. Mieć siłę, determinację i możliwości, by przyczyniać się do rozwoju gospodarki i pozytywnie wpływać na klientów, pracowników, dostawców, a także na społeczność lokalną. Jeden gest nie zmieni świata, ale od jednego należy zacząć. Fit for Green Deal. Food for the next generations.
Gotowi na Europejski Zielony Ład. Przepiękne słowa Krystyny Czubowny. Jeden gest nie zmieni świata, ale od jednego gestu trzeba zacząć. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Zapraszam przedstawicieli Banku BNP Paribas, Przemka Gdańskiego, prezesa Banku BNP Paribas oraz Bartosza Urbaniaka, szefa bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Dzień dobry Państwu. Ponieważ zostałem wyczytany jako pierwszy, to pierwszy powiem, a Ty się dopasujesz, dobrze? Proszę Państwa, ja przede wszystkim bardzo serdecznie witam Was tu obecnych i tych z Was, którzy są z nami w sieci. Spotykamy się w realiach lepszych niż to było rok temu. Tym razem mamy spotkanie hybrydowe. Część z Was zdecydowała się do nas dołączyć fizycznie. Dziękujemy. Cieszymy się z tego bardzo. Proszę Państwa, to po tym filmie, bo muszę powiedzieć, ja go nie widziałem wcześniej, trudno mi nawet emocjonalnie znaleźć takie uspokojenie, ale muszę parę słów powiedzieć o tym, jak my na tą rzeczywistość patrzymy. Po pierwsze chciałbym zacząć, że dla nas, dla Banku BNP Paribas, Bank Polska, branża rolno-spożywcza to jest topowy priorytet. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że od lat jesteśmy największym bankiem wspierającym polskie rolnictwo, polski przemysł przetwórczy. I to jest coś, czego absolutnie nie odpuścimy. My chcemy się w tym kierunku rozwijać, umacniać, wzmacniać swoją pozycję, budować nowe kompetencje i pracować z Wami ręka w rękę. Dla grupy BNP Paribas to również jest branża strategiczna. Tu muszę wspomnieć w ramach takiej kryptoreklamy, no w końcu to jest nasza konferencja, że BNP Paribas jest największym bankiem w Europie, jednym z 10 banków największych na świecie. Suma bilansowa BNP Paribas jest ponad 5-krotnie wyższa niż suma aktywów wszystkich banków obecnych w Polsce. Jesteśmy obecni w 68 krajach i tu ukłon w stronę Bartka. Bartek od lat, oprócz odpowiedzialności za ten nasz biznes w Polsce, jest szefem Food & Agro Hubu, czyli takiego centrum kompetencyjnego, które zbudowaliśmy w Warszawie i które wspiera szereg innych krajów w Europie i na świecie, jeśli chodzi o rozwój biznesu w tym sektorze. I to jest dla mnie też dowód uznania grupy dla naszych kompetencji, dla naszego zaangażowania, dla naszego przekonania, że to jest właśnie ten biznes, który powinniśmy wspierać najaktywniej. Proszę Państwa, żyjemy wciąż w czasach pandemicznych. Ta pandemia może nie jest tak dotkliwa, jak to było rok temu. Ona dalej gdzieś tam w tle jest, stąd hybrydowość, a nie już takie pełnokrwiste spotkanie wszystkich tu na sali. Natomiast no, muszę wspomnieć o tym, że branża rolna, branża spożywcza, przetwórstwo żywności bardzo dzielnie poradziła sobie z pandemią jak do tej pory. Po pierwsze, nie doszło do kryzysu podażowego. Mieliśmy co położyć na talerzu i co położyć na stole. Po drugie, poprawiły się marże operacyjne. Efekt tego jest taki, że w Polsce zyskowność wzrosła o jakieś 2,5-3 miliardy w czasach trudnych, niepewnych, co dowodzi stopnia zaawansowania, dojrzałości i profesjonalizmu liderów w tej branży. I wielkie brawa i wielkie gratulacje dla Was za to. Czekają nas jeszcze inne wyzwania. Oprócz tego, że mamy pandemię i oby ona była całkowicie pod kontrolą jak najszybciej, obyśmy się zaszczepili wszyscy i namówili skutecznie tych, którzy jeszcze wątpią, czekają nas, towarzyszą nam wyzwania klimatyczne. I o tym był ten film, uważam, że on jest mocno poruszający. My to wszystko wiemy, ale też wiemy, że przed polskim rolnictwem, przed rolnictwem światowym stoją duże wyzwania w tej materii. Rolnictwo odpowiada za blisko 12% emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli dołożymy do tego przetwórstwo rolne i utylizację odpadów, mamy blisko 20%. Rolnictwo zużytkowuje wodę, ziemię, zasoby naturalne, które jak wiadomo są dobrem ograniczonym i nie będzie tego dobra w nieskończenie wiele. I mamy Europejski Zielony Ład. I proponuję, żebyśmy połączyli siły. Wy, nasi partnerzy, przyjaciele, klienci, eksperci branżowi, z nami, bankowcami. Ja myślę, że my razem możemy te zmiany klimatyczne spowolnić, zahamować i cieszyć się światem takim, jakim go znamy, jakim go pamiętamy, przewidywalnym pogodowo, bez nieoczekiwanych kataklizmów,
No najważniejsze jest to, żeby ten świat był taki, a nawet lepszy, nie tylko dla nas tu obecnych i w przestrzeni, i na sali, ale też dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I to jest odpowiedzialność, która na nas ciąży. My od niej nie uciekniemy. Musimy potraktować to poważnie. Razem damy radę. Musimy połączyć siły i do tego gorąco zachęcam. No i na koniec już, żeby nie było tak bardziej, tak tylko niepokojąco. Dużo wrażeń intelektualnych jest przed nami. Jestem o tym absolutnie przekonany. Czeka nas też, Państwa tu obecnych, wspólny wieczór. Będzie czas na rozmowy kuluarowe, na rozmowy przy kolacji, na dawkę muzyki, elementy integracyjne. Także życzę Wam ciekawego, inspirującego dnia, wartościowych doznań intelektualnych, kulinarnych, towarzyskich i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dla mnie to chyba był debiut na scenie w roli takiego elementu dekoracyjnego, bo myśmy się umówili, że to będzie dialog, ale tak nie było. Dałem rady się włączyć. A teraz to jest mój szef i mi jest strasznie ciężko. Ale to mogę panu prezesowi pomóc, dlatego że zdradzę kulisy, dobrze? Bo jak rozmawialiśmy dzisiaj rano na śniadaniu i mówiłem, że ten film z Krystyną Czubówną robi wrażenie. Tak. I pan prezes do mnie przyszedł później i mówi, zobaczył go przed konferencją i mówi tak: myślałem, że przesadzasz, ale robi wrażenie, o czym świadczyła mina też i wzruszenie pana prezesa Gdańskiego. Tak, także mi nie pozostaje nic innego, jak tylko się dołączyć do powitania. Zapraszam do konferencji, zapraszam do współpracy i liczę na fajne rozmowy, ciekawe konkluzje. No i zapraszamy. Ja tylko dodam, że Bartek dostarczy nam wszystkim jedną z istotniejszych pigułek intelektualnych i inspirujących w dalszej części wydarzenia. Więc to nie jest tło. Ani ozdoba. Łukasz. Dziękuję ślicznie panom. Zapraszam do zajęcia miejsc. Tak, i też z panem Bartoszem Urbaniakiem rozmawialiśmy. To będzie bardzo istotna prezentacja. Nie o tym, że jest jakaś legislacja w Unii Europejskiej, o której my rozmawiamy, tylko że to są wartości. I co my, tak jak Krystyna Czubówna mówiła, możemy my sami zrobić dlatego, żeby klimat ochronić i zmienić ten świat. Drodzy państwo, już za chwilę na scenie pojawi się Peter Schmidt, przewodniczący sekcji rolnictwa, rozwoju wsi i środowiska naturalnego z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i powie nam o Green Deal i Farm to Fork, czyli od pola do widelca, o nowym paradygmacie rozwoju społeczno-gospodarczego. And now it's a moment I would like to switch into English because of our guests from abroad. And I'm really glad that you, bardzo cieszę się, will że give us an opening speech, pan Peter Schmidt przedstawi nam to przemówienie otwarcia, które opowie nam o tych podstawach, czyli czym jest Zielony Ład i dlaczego jest taki ważny. Panie i panowie, pan Peter Schmidt, przekazuję głos. Zobaczmy pod koniec tej podróży, kto może odpowiadać za moje wystąpienie, ponieważ muszę powiedzieć kilka rzeczy, o których pewnie może nie spodoba się to Państwu. To, o czym musimy przedyskutować. Nazywam się Peter Schmidt, jestem przewodniczącym sekcji rolnictwa, rozwoju wsi i środowiska naturalnego. Ale tak naprawdę jestem związkowcem. Pracowałem jako związkowiec w niemieckim ruchu związkowym i branża spożywcza mówiła mi: Peter, kiedy masz to stanowisko, pojedziesz do Sopotu i będziesz tam przemawiał w banku, a jesteś przecież związkowcem. A ja powiedziałem: nie, nie, nigdy, nigdy nie zaproszą takiej osoby jak ja, która ma innowacyjne pomysły, ale są to pomysły nacechowane wyzwaniami. Będziemy mówili o takich problemach jak Zielony Deal, Zielony Ład. I najpierw powiem rzeczy, które być może pomogą Państwu zrozumieć, czym się zajmujemy i dlaczego jesteśmy właściwie na tym etapie. Komisja czasami nas słucha, czasami nas nie słucha. Organ, który został powołany na podstawie już traktatu rzymskiego, jest nas 329 członków. Pracujemy w ramach trzech grup.
Pierwsza grupa to grupa pracodawców, druga to grupa pracobiorców, a trzecia grupa to grupa środowisk interesu, to są konsumenci, to będą rolnicy, to będą małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje ekologiczne. Czyli my tak naprawdę tworzymy opinie, które są przedstawiane Komisji Europejskiej, ale oprócz tego przedstawiamy komisję z własnej inicjatywy. Później przejdę do tej kwestii i w ramach tych obowiązków mamy sześć sekcji i w tych sześciu sekcjach tworzymy różnego rodzaju perspektywy. Jest sekcja eko dla gospodarki i jestem teraz przewodniczącym sekcji rolnictwa, czyli zajmujemy się kwestiami rolnictwa, żywnością, rozwojem zrównoważonym, kwestiami ekologicznymi, jak również rozwojem przestrzeni wiejskiej. Czyli my jesteśmy na czele, jako cały Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jesteśmy na czele przedstawiania różnego rodzaju pomysłów do dyskusji. W ostatnich latach, no muszę zobaczyć moje notatki, w ciągu ostatnich lat, w ostatnich dokładnie latach, mamy trzy najważniejsze polityki na poziomie zarówno globalnym, jak i europejskim. Rozpocznę od agendy unijnej 2030. Rozpoczęło się to od 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ-u. Wiemy wszyscy, pewnie znacie Państwo, na czym polegają te cele, ale jeżeli powiem po kolei Państwu, jeżeli spytam, co to jest, tak naprawdę nie wszyscy do końca wiemy, ale tak naprawdę to nie o to chodzi. Bo problem polega na tym, Panie i Panowie, że ONZ wyznaczył pewne ramy. Ramy pewnej ścieżki dla narodów świata do tego, aby wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Historycy powiedzą pewnie kiedyś, że to naprawdę zmieniło zasady działania w tej kwestii, jak organizujemy siebie w naszym życiu w sposób zrównoważony. Druga polityka to Zielony Ład. W roku 2019 Komisja opracowała Zielony Ład. I trzecia polityka, to o czym dzisiaj będę mówił, to jest ta strategia od pola do stołu. I pokażę tylko dwa slajdy. Nie mam za dużo slajdów, nie podoba mi się, jak się pokazuje tak strasznie dużo slajdów. W każdym razie tak wygląda pierwszy slajd. Pierwszy slajd pokazuje koncepcję Zielonego Ładu. Być może znacie Państwo ten wykres, nie będę teraz omawiał tego szczegółowo, natomiast chodzi o to, żeby zrozumieć, czym kierowała się Europa, Unia Europejska, żeby stworzyć ekologiczną Europę. I teraz Komisja już w roku 2019, właściwie dokładnie w styczniu, Komisja wyznaczyła ramy tak zwanego dokumentu refleksyjnego, czyli jak możemy radzić sobie z agendą 2030, jak mamy sobie poradzić z tymi 17 celami rozwoju zrównoważonego. Także trzeba było wyznaczyć ogólną strategię, żeby ona odnosiła się do tych polityk. I właściwie byłem zaskoczony, ponieważ Komisja umieściła ten Zielony Ład i widzicie Państwo, że tutaj jest właściwie wszystko. Natomiast wyznaczenie tego jest świetne, ale pojawia się pytanie, co to konkretnie oznacza w naszym życiu rzeczywistym? I to mnie sprowadza do kolejnego slajdu. Jeśli popatrzycie Państwo na kolejny slajd, to zobaczycie Państwo różne cele, które zostały wyznaczone przez Komisję. Być może znacie Państwo ten plaster miodu, ale jak mówię, szczegóły to jest na końcu tego problemu. Jeżeli patrzymy na cele, które zostały wyznaczone, musimy mówić, czy też zobaczymy, że Komisja chce osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030. Ale nie, całkowita neutralność do 2050. I problem polega na tym, że trzeba wyznaczyć cele i trzeba zmienić nasz konkretny sposób produkcji, to, co produkujemy, oraz
jakiego rodzaju gospodarka w przyszłości będzie mogła sprostać tym wszystkim ważnym celom. I rzeczywiście na początku zobaczyliśmy bardzo, bardzo ciekawy film, który pokazał, co jest niezbędne do tego, co musimy zrobić. Komisja, tak jak powiedziałem, wyznaczyła strategię od stołu do, od pola do stołu i ponad 5 lat temu, kiedy byłem sprawozdawcą dokumentu o nazwie Spójna polityka żywnościowa w Europie i myśmy opisywali, co jest niezbędne po to, żeby osiągnąć zrównoważony system żywienia. I nie mówimy tutaj o rolnictwie, o systemie rolnictwa czy o agrosystemie, ponieważ chodzi nam o to, żebyśmy rozmawiali o żywności, o systemie żywności. Chodziło o to, żebyśmy przedstawili pewien obraz, żebyśmy wyobrazili sobie może, nie wiem, jakąś świątynię i ta świątynia, to tutaj dach świątyni, to jest polityka żywnościowa. Dzisiaj mówimy, że to jest od stołu, do, od pola do stołu i mamy też kolumny i na poszczególnych kolumnach mamy edukację, mamy transport, mamy zdrową dietę, jak również wspólną politykę rolnictwa, rolną i bardzo wiele innych aspektów w tym, tej złożonej koncepcji. Na dole tej świątyni mamy zarządzanie i dzisiaj po raz pierwszy stajemy przed poważnym problemem, jeżeli mówimy o strategii w tym zakresie, bo zidentyfikowaliśmy najważniejsze problemy w naszej strategii od pola do stołu. Mówimy o takim holistycznym podejściu w całym łańcuchu dostarczania żywności. Mówimy o braku zarządzania nie tylko jeżeli chodzi o Unię Europejską i Komisję, ale we wszystkich naszych państwach członkowskich, prawdopodobnie również globalnie. Mamy takie jeszcze stare myślenie. Myślimy tym strukturalnym myśleniem, finansowym, bardzo ekonomicznym. Myślimy o pewnych definicjach będących w rolnictwie czy w edukacji, a to jest złe podejście. Jeżeli chcemy być bardziej zrównoważeni, to musimy przejść do bardziej holistycznego podejścia. Inaczej nie osiągniemy takiego rozwoju, jaki zakładamy, więc pozwólcie, że powiem o tej strategii od pola do stołu. Strategia od pola do stołu i Europejski Zielony Ład to jest rzeczywiście nowy paradygmat, ale jeżeli nie podejmiemy właściwych kroków i właściwych decyzji, to nie będzie to nowy paradygmat. Dlatego musimy o tym mówić również w kontekście szczegółów tej strategii od pola do stołu. Mówimy o tej strategii. Komisja mówi, że chcemy mieć neutralność czy pozytywny wpływ na dostawy żywności. Musimy mieć również różnorodność w naszych działaniach. W ciągu ostatnich 20 latach straciliśmy około 25% bioróżnorodności, jeżeli chodzi o życie na tej planecie. Musimy zapewnić bezpieczeństwo żywności. Mam tak podobną ocenę, że dostawy żywności działają bardzo dobrze w Europie. Nikt nie cierpi z powodu głodu. Nasze sklepy są pełne. Może nie zawsze dostaniemy idealnie wszystko, co chcemy, ale towary są dostarczane do naszych sklepów. Ale to jest Europa. W tym tygodniu mamy spotkanie CFS w Rzymie w komitecie dotyczącym bezpieczeństwa żywności. To, co widzimy, że to, co jest w Europie, wygląda zupełnie inaczej w innych częściach świata. Głód powraca, jak patrzymy na inne rejony świata. W ostatnim roku, 2020, poziom głodu wzrósł pięciokrotnie. W związku z tym wiemy, że my jako Europejczycy mamy również obowiązek
patrzeć globalnie, nie tylko na Europę, ale również musimy spojrzeć na cały świat, patrzeć globalnie i zobaczyć, jak możemy wyżywić świat. Mamy również cele w strategii od pola do stołu. One są bardzo jasno określone, gdzie są wyzwania. Musimy zmniejszyć ilość pestycydów o 50%. Chcemy zmniejszyć sztuczne nawozy o 25% i postawić na produkcję organiczną na naszych polach w 25%. Państwo na pewno wiedzą, ale mogę zapytać w Polsce, jaki jest wysoki procent, jeżeli chodzi o produkcję organiczną. Mamy tutaj najlepszych w klasie, czyli Austria. W moim kraju niektórzy myślą, że Niemcy są rzeczywiście bardzo zieloni, nie tylko jeżeli chodzi o zielony kolor, który nosimy, a to jest u nas ponad 10%. W Polsce jest 3,3%. Pól, które są przeznaczone na produkcję organiczną. Co to oznacza dla rolników? Co to oznacza dla firm, dla sektora przetwórstwa i dla rynków przyszłości, jeżeli rozpoczniemy tą podróż, aby uzyskać 25% pól na produkcję organiczną, to musimy zmienić nasze nawyki żywieniowe, musimy zmienić nasze zachowanie, ale również sektor przetwórstwa musi się dostosować do klientów, którzy są już trochę inni niż dotychczas. Mam tutaj jeszcze kolejne dane. Byłem zaskoczony. Na przykład 1/3 Polaków nie je owoców ani warzyw w ciągu dnia. 1/3. Co to znaczy dla zdrowia, dla... Nie wiemy, jaki to ma wpływ, więc wyzwanie z tym związane, aby wytłumaczyć ludziom, że musimy rzeczywiście zmienić nasz system gospodarczy, nasz styl życia. To jest ogromne wyzwanie, które stoi przed nami. Mam jeszcze kilka minut, więc pozwólcie Państwu, że jeszcze podkreślę ważne tematy, wyjaśnię to, co mówię, jak mówimy o zmianie gospodarczej i zmianie modelu gospodarczego. Mówiłem o wspólnej polityce rolniczej. 60 lat temu została ona opracowana, ponieważ wtedy celem była walka z głodem i zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Dzisiaj to już nie jest główny temat w Europie. Dzisiaj mówimy o tym, czy mamy zrównoważony system żywnościowy w całym łańcuchu dostaw. Musimy powiedzieć, że prawdopodobnie nie. Mamy bezpieczeństwo żywności, ale nie jest to system zrównoważony. Dlatego musimy sprostać tym problemom, które mamy w całym łańcuchu dostaw. Zaczynamy od rolnictwa. Zaczynamy od pola, przechodzimy do stołu. Podatnicy płacą 60 miliardów. To jest duża kwota w budżecie po to, aby sprostać problemom, które znajdują się w sektorze rolnictwa, w gospodarstwach rolnych. Dlatego w łańcuchu dostaw nie jesteśmy w stanie zarobić wystarczających środków dla wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw. Moim zdaniem to źle. Z dwóch powodów. Po pierwsze, można powiedzieć, gdzie jest logika w tym myśleniu? Wrócę do tego jeszcze. Nasze jedzenie w Europie jest zbyt tanie. Co pan mówi? Zbyt tanie? Tak, jest zbyt tanie, ponieważ nie bierze pod uwagę wszystkich kosztów, które ponosimy. Zdrowie,
koszty środowiskowe, wykorzystanie ziemi, wszystko, co jest konieczne do wyprodukowania żywności. Dlatego rolnicy mają problemy, również sektor przetwórstwa. System będzie gotowy na nowe zmiany. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę. Jeżeli jesteśmy na czele wielkich firm, dzisiaj rozmawiałem z największymi żywnościowymi producentami, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, jaki jest ich udział w łańcuchu dostaw. Firmy, które mówią, o, to może jest sektor detaliczny, oni wykorzystują swoją siłę na rynku. Czy wiecie, jaki jest zysk wielkich? Nie mówimy o małych, średnich przedsiębiorstwach. To jest zupełnie co inaczej. To jest zupełnie co innego. Mówimy o udziale czy zyskach. Może to nie jest najważniejsze, najlepsze miejsce, żeby o tym mówić. Czy ktoś wie, jakie są zyski dla wielkich międzynarodowych przedsiębiorców? 5, może 6 nazw moglibyśmy tutaj wymienić. To jest około 20%. 20% zysków z obrotu. A w tym samym czasie my jako podatnicy płacimy 60 miliardów euro rocznie, aby złagodzić problemy rolników i podmiotów w łańcuchu dostaw. Dlatego, proszę Państwa, musimy spojrzeć inaczej na gospodarkę. Musimy w centrum postawić ludzi, środowisko i gospodarcze aspekty, nie tylko osiąganie zysków. Ostatnio jedna z naszych dużych firm w sektorze żywnościowym podupadła, ponieważ musimy zmienić nasze myślenie w firmach na bardziej zrównoważone zachowanie, na bardziej zrównoważone podejście. Oni stwierdzili, no, nie trzeba tego robić. Przecież chcemy zarabiać pieniądze. I to jest problem. Musimy mieć debatę społeczną. Co to znaczy, jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju? Mogę Państwu jeszcze podać przykład i będę kończył moje wystąpienie. Firmy żywnościowe do pewnego stopnia są odpowiedzialne za rozpad bioróżnorodności, ponieważ zanieczyszczają środowisko. Nie dlatego, że używają złych materiałów. Ja jestem przedstawicielem sektora żywnościowego. Zajmowałem się tym w mojej karierze. Wiem, co to znaczy produkowanie sera na przykład i korzystanie z dobrych składników. Problemem jest to, że programy efektywne w firmach redukują złożoność procesów. Szczególnie ekonomiści by powiedzieli, a to dobrze, bo to jest konieczne, żebyśmy obniżali koszty. Ale co to znaczy? To znaczy, że w ostatnich 15 latach wszystkie firmy żywnościowe zredukowały swoje koszty, korzystając z bioróżnorodności. Firmy produkujące lody mówią mi, że oni korzystają z różnych 41 różnych składników źródeł wanilii. Nie chcemy tego, bo to jest zbyt skomplikowane. Chcemy zmniejszyć tą ilość do 5. Produkcja powinna być usprawniona. To rzeczywiście jest dobra logika, ale potem zrozumiałem. Zrobili to samo z pizzą i dla wszystkich innych produktów. Wszystkie składniki zostały zredukowane do 5 czy 3 i rolnicy produkują tylko 5 różnych gatunków. Oczywiście wiemy, że no dobrze, pomidory to są te warzywa czerwone, ale tu chodzi o różnorodność różnej żywności. A prawdopodobnie to już jest dzwonek, że powinienem kończyć. Pozwólcie Państwo, że jeszcze skończę. Problem jest taki, że jeżeli mówię, że musimy zmienić sposób produkcji,
i naszego działania, to musimy właśnie skupić się na tych aspektach. Rolnicy nie mogą produkować mniej. Musimy o tym rozmawiać. Musimy rozmawiać o wartości, o jakości żywności. To jest dużo bardziej niż nowe opony do mojego samochodu. Musimy spojrzeć na to, jak to wygląda. Rolnicy pracują codziennie, nie organizują takich spotkań jak my tutaj dzisiaj. Zaczynają pracę na polu codziennie rano. Pracownicy idą codziennie rano do fabryki i starają się, abyśmy mieli żywność w naszych sklepach, na naszych stołach. Mógłbym z Państwem jeszcze na ten temat bardzo długo dyskutować, ale na tym zakończę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu dużo ciekawych informacji. Bardzo dziękuję za taką emocjonującą prezentację.